kimchi, czyli najzdrowsza potrawa na świecie. Ja jestem najładniejszy, a to będzie najzdrowsze. Jak kimchi jest koreańska, no to kapusta pekińska, wiadomo. Odkrawam dupkę. O taką na cztery. Niektórzy mówią, żeby obcinać głąb, ale wiadomo, głąbów jest najwięcej, więc głąby zostawiamy. Przynajmniej ja zostawiam, ja jestem tolerancyjny. Takie duże kawałki. Bo ja lubię duże. Każdy kroi jak chce. Tu mam wodę, robię solankę 5%, czyli na litr wody 50 gramów soli. Tu mam około 3 litrów, więc dam 150 gramów. Ja mam wagę w ręce. Wiem, ile to waży 1,5 kilo. Do tej wody ze solo daję kapustę. Żeby ona się namoczyła, żeby się nasoliła, wypuściła soki. Do tego też dodam marchewkę pokrojoną w zapałeczki, takie grubsze. Można dodać jak się chce. Mogą być paski, mogą być jakieś takie siakie, może być rzepa. I to też dam od razu do tej solanki, bo czemu nie? I zostawiam tak na godzinę. W międzyczasie robię zaprawę. Ja wiem, że stare koreanki będą się kłócić, że to powinno być na surowej rybie, na gofugaru. A ja robię swoją wersję i też jest dobra. Mówię wam, imbir, mam taki korzeń, tyle dam. Kroję trochę mniejsze. Ciosku mam taką garstkę, 5 dom. Cebula surowa obrana, jedna. Powinna iść na gofugaru, taka koreańska papryka. Ale ja nie mam, więc robię na harisie. Bo i tak każdy musi to robić tak, jak chce. A tak, dam dużo. Dwie takie łyżki. Soju sojowego, tak ze 50 gramów, przepraszam, 50 gramów. I sosu rybnego. Można to robić na łbie surowej ryby. Hehe. No i idę to zblendować. Teraz będę robił tak. Robię. Starczy. Minęła godzina, ona nasiąkła i trochę zmiękła, więc odciskam to do innej michy. I zalewam to wszystko tą ciaparają. I mocno wymrduje. Ja wiem, że niektórzy robią sklejki z mąki ryżowej, ale ja to coś nie lubię bawić. Na końcu dodaję do tego grubo pokrojoną dymkę. To przekładamy do kamionki i zakopujemy w ziemi. Żartuję. Ja to robię tak. Kładam do jakiegoś pojemnika. Może to być słoik. Może to być miska. Zlewam ten soczek, wiadomo. Już próbuję. Ojej, jakie dobre. Fajnie było to przykryć i przycisnąć. Tak jak w kiszonej kapuście. Więc ja mam drugi takie coś. Naleję troszkę wody, żeby był docisk. I odstawiam to na 2-3 dni w takie miejsce ciepłe. Na lodówkę na przykład, tak jak ze wszystkimi kiszonkami, żeby to skisło. O, i po 2-3 dniach mamy takie coś. Może kilka dni jeszcze postać, ale wiadomo, w domu kapi. Jak się przyciśnie, puszcza bąbelki, tak jak ja, jak się mnie przyciśnie. Zamknąć do pojemnika, do lodówki, do słoika, jak ktoś ma. No i tyle, no i co?